Nowelizacja przepisów w zakresie gospodarowania odpadami wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów. Pamiętajmy, że recykling zaczyna się w domu i to my decydujemy o tym, czy zmarnować, czy wykorzystać cenne surowce. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe, od pozostałych mają one szansę zostać przetworzone. Im lepiej segregujemy, tym więcej zaoszczędzimy energii, wody, zasobów naturalnych oraz pieniędzy. Przykładem niech będzie papier i makulatura. Z jednej tony makulatury poddanej recyklingowi można otrzymać 900 kg papieru, zaoszczędzić około 17 średniej wielkości drzew oraz znaczne ilości energii i wody. W gospodarstwach domowych produkujemy duże ilości tworzyw sztucznych. Myślę tu głównie o butelkach typu PET. Jest to cenny surowiec, który właściwie wykorzystany może posłużyć w konkretnych celach. Przykładem niech będzie koszulka sportowa, która może powstać z nici wyprodukowanej z 5 butelek typu PET. Z kolei 35 takich butelek może posłużyć do wyprodukowania nici, z której powstanie bluza polarowa. Segregując odpady i wyrzucając je do właściwych pojemników, nie marnujemy zasobów, a przyczyniamy się do znacznych oszczędności. Jak zatem segregować odpady? Odpady segregujemy dzieląc je na 5 frakcji. Tworzywa sztuczne i metale to frakcja, dla której zarezerwowano kolor żółty. Wrzucamy tu odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych. Papier i makulatura to frakcja, dla której zarezerwowano kolor niebieski. Wrzucamy tu opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi, prospekty, gazety i czasopisma. Dla frakcji szkło zarezerwowany jest kolor zielony. Wrzucamy tu butelki i słoiki po napojach i żywności, w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach, jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców. Odpady biodegradowalne najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeżeli jednak nie ma możliwości używania przydomowego kompostownika, wówczas bioodpady zbieramy w workach lub pojemnikach w kolorze brązowym. Odpady zmieszane oznaczone są kolorem czarnym. Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Z kolei odpady wielkogabarytowe, takie jak meble, materace, zabawki dużych rozmiarów czy duży sprzęt elektroniczny można oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który w Polanowie mieści się przy ulicy Stawnej. Aby zakłady recyklingowe miały jak najlepsze produkty do wykorzystania, mieszkańcy muszą zbierać osobno tworzywa sztuczne z metalem, szkło, papier i wydzielać odpady biodegradowalne. Pozwala to uzyskać najlepsze surowce do ponownego wykorzystania.